Siemanko, moi drodzy, tutaj Lukemeister. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy przy misji głównej, jak za dawnych czasów. W dalszym ciągu DLC The Heist. Także w poprzednim odcinku zostaliśmy wyrolowani przez mistrza szwindlu, Waltera Hardiego. I próbujemy złapać Black Cat, Felicia Hardy, jego córkę. Lecimy do... Zbiry Hammerheada. Nie patyczkują się. Trzeba to zakończyć, zanim ktoś zginie. Do widzenia. Już wszystkie. Wszyscy. No nie wszyscy. Uuu, gruby z miniganem. Oran, więcej was nie było? Dobra, mam go. Załatwiłem wszystkich? No chyba tak. A nie, jest jeszcze jeden. Uchowo. Nie uciekniesz. Zostawisz mnie, jeśli zacznę gadać? Im szybciej, tym lepiej. Ta szybciutko się poddał. Kazała nam tu przyjść i narobić hałasu. Wabik na frajera, czyli na mnie. Gdzie ją spotkałeś? Przy sklepie, na Waverly. MJ, cała ta strzelanina to była zmyłka. Black Cat ustawiła ją, żeby odciągnąć policję od ulicy Waverly. Jedna z rodzin Marty ma przykrywkę na Waverly. Chyba Cicero. Może jeszcze ją złapie. Kto jak kto, ale Felicia się nie śpieszy. Jest metodyczna. Mówisz? Ja... będę się odzywał. To ten sklep. Dobra, Felicio, gdzie jesteś? Nieźle się spina. Jej sprzęt obserwacyjny. Gdzie? A tu. Na co patrzyłaś, Felicio? Tam jest kot. Mam cię. Cześć, pająku. Felicio, magia to nie żarty. Lepiej z nimi nie igrać. Ale ja tak to lubię. Spider-Man? Pracujesz z Black Cat? Na niego! Nie pracuję z Black Cat. No wiecie, wyciągacie wnioski. Ej, pająku! Mamy dwa razy więcej niż Hammerhead. Nie pracuję dla Hammerheada ani żadnej innej rodziny przestępczej. To tylko złe miejsce i zła pora. Leżysz ty.
leżeć. Cicero. No, było fajnie, ale gdzie jest Felicia? Nie. Lubię cię obserwować. Przypominają mi się stare czasy. Co jest na dysku? Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewna. Więc czemu to kradniesz? Bo jak nie? Zabiją mi syna. Co? To ona ma syna? Twojego syna? Felicia ma syna? Niemożliwe. W sumie możliwe. Ja mógłbym... Nie. Nie mam zamiaru o tym teraz myśleć. MJ, znalazłem kotkę, ale mi zwiała. Proszę. Jakie to metodyczne. Ukradła jeszcze jeden dysk. Czyli każda rodzina ma dysk. Ciekawe, co zawierają. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? Niewiele. Okej. Wygląda na to, że pomaga Hammerheadowi ruszyć przeciwko pozostałym rodzinom. Co może się dla wszystkich źle skończyć. Czego jak czego, ale wojny gangów nie potrzebujemy. Dam znać, jak się czegoś dowiem o dyskach. Mamy. Jak leci SM? Tu twoja największa fanka! Zaraz. Screwball? Screwball. Ach, nie mów, że wyszłaś. Zgadza się! I wzięłam ze sobą kilku fanów! Czyż nie są kochani? Pomagają mi przygotować nowy show. Właściwie mógłbyś się do nich bujnąć. Narka! Coś mi mówi, że nie zwolnili ich za dobre sprawowanie. Lepiej to sprawdzę. Znowu ta Screwball. Dobra. Pora wsadzić fanów Screwball za kratki, tam gdzie ich miejsce. Kurde. Sporo ich tutaj, co? Musimy skończyć. Szlak. Załatwię najpierw tego. Już? Jedno się nie zmienia. Screwball zawsze znajdzie jakichś frajerów. Co próbowali zrobić? Kamera. Tu jest coś. Spidermanie! Ale emocje, co? Idealny początek mojego nowego show z tobą! Stream na żywo, ja cię nie mogę. Sorry, mam już pełny grafik. 2 miliony widzów? Niektórzy dla rozgłosu zrobią wszystko. Tak. O! No chyba zwariowaliście. Tak, jeszcze wyzwania. Wyzwanie walki. Wyzwanie AMP. No nie, bez przesady. Szczerze to w nosie to mam. Starczy tego. Naprawdę nie muszę tej gry robić na 100%, ale co, muszę wykonać to?
No co ja mam tu zrobić? FM, wiesz czym są generatory impulsów? Pozwól, że wyjaśnię. Jeśli ich nie wyłączysz, w całym mieście padnie elektryczność. O, a jeśli pomylisz kolejność... Sprężaj się! Ale pewnie bez sensu. Pewnie wzmacniacza sygnału. Mogę go użyć, żeby znaleźć właściwą drogę. Mhm. Moje sieci je wyłączą. Ogarnę kilka celów fotobomby, więc rozglądaj się. Na fotkę we właściwym czasie będzie premia! Co? Bezbłędnie! Ale bez sens. Wyłączony. Muszę znaleźć kolejny. Wow, ale zasuwa! Mamy tylu widzów, że stream zaczyna lagować! Bosko! ROFL, zapaliłem! Co jest? Muszę użyć sieci. Mogło być lepiej. Dobra. Moi fani są tak niezadowoleni, że cały czat zapełnił się emotkami z kupą. Hej, Peter. Chyba znalazłem kolejny ataku Black Cat. Serio? Jak? Policja nadaje, że właśnie miało miejsce włamanie, które pasuje do niej jak ulał. W końcu. Przesyłam namiary. Hej, jak ją znajdziesz, nie daj się znowu wykiwać. Ta, będę uważać. Ona... sam nie wiem. Zdaje się przynosić pecha gdziekolwiek się pojawi. Czarny kot. Przynosi pecha. Ameryki nie odkryłeś, Pete. MJ, jesteś co z Osna? Uwaga jednostki, kluczowy świadek w sprawie Marzi zaginął. Żywienia to Noho. Felicio, coś ty znowu zrobiła. Policja zablokowała całą ulicę. Jeśli znajdę trop Black Cat, może ją doścignę. Ochroniarz najwyraźniej oberwał. Może ratownik mi powie, co się stało. Co tu się stało? Spider-Man! Ktoś chyba ukradł jakąś rzadką książkę. Ochroniarz się wyliże? Doznał poważnego urazu. Praktycznie wypaliło mu rogówki. Ale wyzdrowie. Muszę zajrzeć do alejki. Jeśli to sprawka Felicii, muszę ją znaleźć. Tam! Tu. Stara książka. Tom drugi z serii. Gdzie jest pierwszy?
Gdzieś tu mieści się ekskluzywny lombard rodziny Macchio. Felicia zabrała już dwa dyski z danymi dwóch innych rodzin. Czyżby zdobyła kolejny? Na pewno jest tu więcej wskazówek. Muszę się rozejrzeć po alejce. Black Cat na pewno zostawiła jakiś ślad. Coś jest. Flara magnezowa. To pewnie nią oślepiono ochroniarza. Jeśli zbadam osad, może znajdę Black Cat. O, naprawdę? To wygląda na to, że tak. Nie. Zobaczmy. Mamy tak. Mamy jedno do dodania. Nie, to na pewno nie to. Dobra, jest to. Dwuśrodkowe. To. I usuwamy to. Dobra. Będzie tak. Tak. I tak. Super. Glin. Dobra. Natchnąłem potasu. Jest ślad. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Trochę trudno mi się skupić. Nie mogę być ojcem. Znaczy, niby mogę, ale... Ach. Muszę powiedzieć MJ, ona to ogarnie. Tylko jak mam jej o tym powiedzieć? Najlepiej osobiście. Nie, wygląda na członka przestępczej rodziny Macchio. Nie no, Spidey, nie... Spider-Man położył Vita! Załatwcie go! A oto i jego bracia. Nie przyszło wam do głowy, że Vito oberwał właśnie za takie zachowanie? Jak już mówiłem, Cicero nie pracuje dla Hammerheada. Idź! Pora wrócić do rzeczy. Chyba ludzie Hammerheada. MJ, wysyłam ci fotkę, sprawdź te rejestracje. Dobra, dam znać, jak się czegoś dowiem. Udało się? Tak. Co jest? Nie opędzajwa. Gdzie dysk? Powiedziała, że dostarczy go Hammerheadowi osobiście. Czy nie kazałem ci zdobyć dysku? Tak, ale dała mu te poprzednie, więc pomyślałem... Dałem ci robotę. A ty nawaliłeś! Teraz... Wiesz, co będzie dalej. Czekaj! 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 Ej, nie zgrywaj zdziwionego! Przecież wiedziałeś, co będzie dalej. Zaraz to skończę! Przed nami! Płacisz za to! Szef, wysyła pozdrowienia! Możesz ty! Szef, chce jego głowy! Właśnie na ciebie, mięczaku! Trudno, berba! Jesteś mięczakiem, grubasie. A jest to książka. Super. Proszę panowie, pewnie przetrzymana. Przetrzymana książka. Śladem Cat. Ukończona misja. MJ, Black Cat ma kolejny dysk. Jeszcze tylko jeden i Hammerhead będzie miał dyski wszystkich innych rodzin Magii. Musimy się dowiedzieć, co na nich jest.
jest jeszcze coś. Taka tam sprawa. Pewnie nic takiego, chociaż może jednak. Prawdopodobnie nieważna rzecz. Plączysz się w zeznaniach, zacznij mówić po ludzku. Okej, Felicia pracuje dla Hammerheada, bo ten porwał jej syna. Nie wiedziałam, że ma syna. No coś takiego na pewno jest w stylu Hammerheada. No i jest taka sprawa. Wiesz, że przez jakiś czas z nią byłem. No i? O, mówisz serio? To znaczy, nie jestem pewny, ale to możliwe. Muszę się rozłączyć. O. No dobra, oddzwonię jak trochę ochłonie. Prawda? No dobra. Rozejrzę się po okolicy, spróbuję zebrać myśli. Zjedzenia sobie ulepszę sprzęt. No nie mam. Mam sprzęt, mogę ulepszyć, ale po co? Nie chce mi się tych wyzwań robić. Jest takie denerwujące. A spróbujmy się przenieść na przykład tutaj. Czy coś na przykład przyjdzie. Funkcjonariusze potrzebni w Tenderloin. Pokażę wam kilka skutecznych technik negocjacji. Co ty nie powiesz? Hammerhead już nawet nie bawi się w subtelności. Szybciutko. Pora? Nie, spokojnie, co tam? Nic takiego, znaczy... Zaraz. Robisz teraz coś jako Spider-Man? Można tak powiedzieć. Serio? Ale co? Konkretniej. W sensie, co teraz robię? W tym momencie? No! Chyba, że cię odstraszyłem swoim pytaniem albo coś. Ta. No tak, pewnie brzmi jak prześladowca czy ktoś taki. Miles, w porządku. O czym chciałeś pogadać? A niczym, niczym. Sorki, mogę poczekać. Zadzwonię później. Dziwne, co? No co mam tu robić? No tak, jak już wam powiedziałem, następna część będzie z Milesem Moralesem. Też zostanie Spider-Manem. To już mogę wam zaspoilerować. Tu? Co? Chwileczkę. Skoro ta kasa jest fałszywa, to wy jesteście fałszywymi gangsterami. Jeszcze trochę i po sprawie. No już jest po sprawie. Dla was. Mafia i pranie pieniędzy. Odwieczny romans. Do wszystkich. Przedsiębiorca zgłasza uzbrojonych napastników. Incydent rozgrywa się przy Union Square. Przyjęto? Cześć, MJ. Zanim coś powiesz, udaj się pod ten adres. To ostatnia znana kryjówka rodziny Costa. Jeśli się nie mylę, mają ostatni dysk z danymi. MJ, słuchaj. Nie, ty posłuchaj. Ostatnio trochę za bardzo się zdenerwowałam. Wcale nie. Zareagowałbym dokładnie tak samo. Nie byliśmy wtedy razem. No i sama umawiałam się z ludźmi. Jasne. Czekaj, z ludźmi? W liczbie mnogiej? W każdym razie jesteśmy dorośli. A dzieciak ma kłopoty, więc trzeba go ocalić. Nie zasługuje na ciebie. Wiem. Okej, chyba wiem, co na nich jest. Dawno temu rodziny Magi stworzyły rachunkową bazę danych, żeby zachować pokój. Umieściły dane w jednym miejscu.
Żeby je zdobyć, trzeba mieć 5 dysków. Więc Hammerhead porwał syna Black Cat. I zmusił ją do kradzieży dysków, żeby uzyskać dostęp do danych wszystkich rodzin. Hammerhead chce się szybko wzbogacić i przy okazji puścić resztę rodzin z torbami. Musimy znaleźć ostatni dysk przed nim. Robi się. Do wszystkich jednostek. Mamy uzbrojone bomby na terenie miejskim. Felicio, musimy pogadać. O, tęskniłam za tym. Ale muszę lecieć. Łap ją! Oj. Unieszkodliwiła mi wyrzutnie sieci. Muszę to zrobić w klasyczny sposób. Daj spokój, chcę ci pomóc. To się odcie. Jeśli Hammerhead ma twojego syna, nie dasz rady sama. Dlaczego nie? Dotąd radziłam sobie sama. Ale wcale nie musisz. Dlaczego mi nie ufasz? Pracowaliśmy już razem. Sam sobie odpowiedziałeś, nie sądzisz? Felicio, dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Bo to nie twój problem, tylko mój i dam sobie radę. Może dla mnie to żaden problem? Chyba, że mówisz o wojnie gangów. O, akurat duży problem. Zostaw mnie, lepiej radzę sobie sama. Wow. Oj. Czy jeszcze raz? Dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Bo to nie twój problem, tylko mój i dam sobie radę. Może dla mnie to żaden problem? Chyba, że mówisz o wojnie gangów. O, akurat duży problem. Zostaw mnie. Lepiej radzę sobie sama. Wiem, ma to ze mną. O. Wyrzutnie sieci znów działają. Pomogę ci powstrzymać Hammerheada! Jak? Bez zabijania i łamania prawa? Po twojemu się nie da. Felicio, twój syn. Muszę wiedzieć, czy jest... To mój syn. Uratuję go. Uparty pajączek. Chcę tylko pogadać. Wciąż tu jesteś? Mogę tak całą noc, jeśli będzie trzeba. Zaczynasz gadać do rzeczy. Muszę się bardziej postarać. Muszę się zbliżyć. Mówię ostatni raz. Nie szukaj mnie. Hey! Przestań uciekać! Dawaj, Peter. Nie mogę pozwolić ci uciec. Wystarczy się zbliżyć i po sprawie. Zwinny ten kotek, co? Dobra, mam ją. Yeah.
Możemy teraz porozmawiać jak ludzie? Przecież właśnie rozmawiamy. Wiem, co jest na tych skradzionych dyskach. No proszę, silny i mądry. Hammerhead nie może ich dostać. Gdy będzie miał czego chce, chłopak nie będzie potrzebny. Daj sobie pomóc. Na przykład jak? Zajmij go, a my znajdziemy twojego syna. Tęskniłam. Miło znowu być razem. Nic z tych rzeczy. Szkoda. Okej, mogę to przedłużyć o kilka dni. Słuchaj, twój syn... Czy ja jestem... No wiesz... Później. Najpierw go znajdźmy. A o reszcie... pogadamy potem. To... Trzymaj się, pająku. Aż... Peter ona to manipuluje na bank. MJ mnie zabije. Ale czemu? Kić. Osiągnięcie. Hej, złapałeś ją? Tak, ma przeciągnąć sprawę, a my poszukamy jej syna. Powiedziała ci, czy... Niestety. Oczywiście. Jesteś pewny, że nie ściemnia? Znam ją. Nie pracowałaby dla Hammerheada, gdyby nie musiała. Okej. No nic. Sprawdzę tamtą rejestrację. Dam znać, co i jak. Zaczynam opadać z sił. Pora coś wszamać. Pizza u Ediego. Eddie, tu Spider-Man. Spidey, zgłodniałeś? Zgadza się. Zrobisz dla mnie pepperoni, jak zwykle? Robi się. Z dostawą na dach? Poproszę. Tam, gdzie ostatnio. Daj mi chwilę, odezwę się do ciebie. Zanim Eddie zrobi pizzę, zdążę się trochę rozejrzeć po mieście. No dobra. Dobra, możemy sobie tutaj zakończyć ten odcinek, moi drodzy. Jest... Nie no, to nie może być syn Petera. Nie ma opcji. No znaczy, no zawsze jest jakaś opcja. Ale... No nie wiem, dobra. Jeśli odcinek wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję kanału. A ja już będę leciał. Dzięki, że byliście, oglądaliście i udostępniacie link do mojego kanału, do kanału Sandry ze świnkami. Hey Miles, oddzwaniam. O co chciałeś zapytać? Hej, Peter. Chodzi o to, ale wiesz, to nic takiego. Wiem, że jesteś strasznie zajęty. Tak się tylko zastanawiałem, czy nie moglibyśmy kiedyś zacząć trenować? Trenować? Tak, chodzi o same podstawy. Zwisanie z drapacza chmur, albo zwisanie z niskiego budynku, albo drzewa. Miles, masz 15 lat. Musisz skupić się na szkole. To o wiele ważniejsze od... Tak, wiem. Ale jak kiedyś skończę wcześniej pracę domową, a ty znajdziesz chwilę, w końcu też zaczynałeś jako 15-latek, nie? Owszem, i setki razy otarłem się o śmierć. Nie mogę pozwolić, żeby ciebie też to spotkało. Okej, tak, rozumiem. Do następnego. O rany, co ja zrobię z tym dzieciakiem? Dobra. Wysłuchaliśmy jeszcze tej rozmowy z Majsem. Także w tym momencie kończę. Dzięki, że byliście. Na razie, hej.